Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Kolonii. Nagrywa się? Urwa. Tak, nagrywa się, 10 sekund już. Dobrze, dzisiaj jedziemy sobie robić orkę na nowym polu. W zasadzie na nieużytku. No i tutaj 60 po prawie stoi z taką fajną maszyną. Dodałem sobie rolnictwo precyzyjne na tą mapę. No bo tak sobie pomyślałem, że jakoś tak po prostu mało mam serii z tym rolnictwem precyzyjnym, dlatego sobie postanowiłem sobie to dodać. O, jak było słychać przez chwilę, dodałem też sobie no dźwięku, że jak lecę po asfalcie, to słychać. To będę musiał dodać ten dźwięku na inne serie jeszcze. Czy na Osinę, na Felsbruna. A na tej napsy nie muszę, no bo po prostu wy tego i tak nie słyszycie. Na tej napsach tego wy i tak nie słyszycie, także... Bo tam, no bo tej napsy to wiadomo, muzyka, tak? No i w dalszej części odcinka będziemy sobie badać... Okej, nie wnikam. Aha, bo aktualizacja mapy była robiona. Tak, przecież mapę aktualizowałem. Dobra, te drzewa po odcinku sobie ogarnę. Sobie po prostu wytnę. Sobie wytnę piłą i zaciągnę sobie na tartak. Tylko będę musiał dodać sobie tajfuna, żeby ściągnąć się. Ale to na spokojnie. Dam radę. A dzisiaj sobie nagrywam odcinek. No, bez Michaela, bo dzisiaj jest 17 lutego. Ten film chyba wlatuje 21? Nie. 22 chyba, albo 3 jakoś tak. 23, tak, bo ja nie mam odcinka na 23, także 23 będzie kolejny. Sorry, że raz albo tygodnie jest kolonia, no. Przepraszam was, że raz na 2 tygodnie jest kolonia, no ale no, nie mam po prostu kiedy indziej wrzucić tej kolonii, tak? No, Osina to była dzisiaj, w sensie 17, jakby to oglądacie, to dzisiaj. A czy jak, no, jak ja to nagrywam, to dzisiaj, sorry. A jakby to oglądacie, to była 17. No bo po prostu ja wrzucałem filmy tak, że płot jest co 3 dni zaplanowany. I timelapse jest dzień przed płotem zawsze, nie? Oczywiście jak ktoś nie wie, o co chodzi, to chodzi o serię są przed zapłotem. Powiem wam, że tutaj gleba jest nieciekawa na tej mapie. Ten ił polasty cały czas jest. Także to jest, nie podoba mi się. I tu jest ił, czyli tu jest kawałek dobrej ziemi. I tu jest kawałek dobrej. A tu zobaczymy, co tu dalej wyjdzie. No, a ogólnie to tak. Chciałem powiedzieć wam tak, dlaczego znikły gminy ze skąta? Bo kupiłem tutaj ten kawałek 64 za 20 tysięcy chyba. I kupiłem tego skauta do badania gleby za 17 tysięcy. Bo ja wiem, że ja tu będę co sezon. Znaczy no nie jest to sezon, czy tam co dwa kupował jakieś nowe pola, a nowe pola zawsze wymagają próby glebowej, tak? Dlatego no. A tutaj jak jechałem, bo akurat mi kółko sięgało 63 jak robiłem próby, to akurat mi kółko sięgało, to od razu 62 sobie zrobiłem próbę glebowe. Bo ja to i tak będę 62 kupował i tak. To ciekawe, czy jak kupię, to mi nie zniknie ten próby. To jest ciekawe. To mi nie zniknie. No bo jechałem tu sobie przy okazji, w sumie zrobiłem tą próbę glebową. Tutaj plon jest w granicy 89%, bo to jest sam ił pylasty. Tutaj na tym polu jest trochę ił, także już trochę lepiej to będzie wyglądać. No także dam radę jakoś. Możemy sobie ten kawałek, jak starczy czasu. Jeszcze weźmiemy sobie wapniarkę i będziemy wapnować moje pola, tak?
pH na polach mam dobre. Tu rzucałem azot, nie, azot mnie nie interesuje. No, rzucałem sobie wapno i tutaj dorzucałem sobie aż na 7 pH. No, w najgorszym wypadku jest 7,65. No i tu kawałek jest 6,5, ale to tylko taki kawałeczek. A tu jest pH 6, tak? 6,25. No, czyli tu do 7 pH się tylko dorzuci. Oczywiście RCW będzie miał robotę w tym sezonie. Czy w kolejnym sezonie będę wapnował? Nie wiem. Zależy, jak mi pH spadnie. Ale będę się starał chyba co dwa sezony wapnować. A nie co sezon? Nie wiem, zobaczę. Wszystko to zależy od tego, jakie będzie, no, pH. Jak to z azotem stoi? Z azotem słabo stoi na tych polach. Bo po prostu nic nie rzucałem jeszcze. A w kolejnym odcinku, czyli 18, sobie coś pomyślimy, co by zrobić na odcinku. Bo teraz dopiero żniwa skończyłem. A i wypożyczyłem sobie autoloada na szybko, żeby zebrać te belki i słomy, tak? I za belki słomy dało 15 tysięcy. Także... Tak to się kształtuje. No. W kolejnym odcinku chyba pociśniemy sobie z siewem już, nie? Sobie z siewem pociśniemy. Bo zestaw 4-metrowy mam do siania, także. A ja muszę jeszcze zobaczyć, czy mam ten mały siewnik mój. Ten 2,5 metra tego poznaniaka. Jeśli bym miał, to fajnie. To 60 by sobie jeździła i siała. Garaż. A ja go chyba sprzedałem. A nie, jest, jest. A, czyli tutaj 64 już będzie mogła sobie 60 siać. Bo jest zaorany, to akurat. 67 sobie chyba uprawię talerzówką. I puszczę tam po prostu sobie zwykłego pracownika, tak? 60. Będzie też trochę szybciej siebie szły będą. No się to tam trochę mi tam pomoże, tak? Na te poprzeczniaczki to sobie tam jakoś zasieję. Że to się wszystko da. Powiem wam, że przez te 2 tygodnie ponad ja zapomniałem, jak się odcinki głosowe nagrywa. Nie mogę się przyzwyczaić do tego. Bo jakoś tak się odzwyczaiłem od tego. No ostatni raz w lutym nagrywałem głosowy odcinek. A tak to codziennie nagrywam sobie, codziennie czy tam co 2 dni, jak mi się chce. Tym napisem sobie nagrywam dalej. Do końca. Chociaż nie wiem, czy już nie skończyłem tym napisów, jakby ten film oglądacie. Nie wiem, czy udało mi się nagrać do końca tamtą mapę już, czy nie. Nie wiem. Mówię, nie, ja tego nie jestem w stanie wam powiedzieć teraz. Bo teraz jestem tam poza siewach, czyli teraz będę żniwać, czyli teraz będzie kasiora tam. Tam będzie teraz kasiora i trzeba będzie zbierać trochę kasy. I wtedy... A czy to akurat mleka się zarobi kasy? Dobra. Wtedy kupić te ostatnie landy, tak? No tam 15 landów, jak liczyłem, mi zostało, czyli muszę na to zebrać 8,5 miliona. Jak ja z... Słonecznika miałem 4,5 miliona. No to myślę, że... Przecież jeszcze jest wiatrak, a czas na 15 cały czas leci. Sobie na nawozach, jak robię nawozy. Czy tam siebie, wszystko co robię. No oprócz niej, tak, bo wiadomo, chcę, żeby ta cena stała w miejscu. Dlatego tam jest na 1. Ale tak to czas zawsze na 15 leci sobie i tam... No przez 24 godziny ten wiatrak potrafi mi ukręcić 36 tysięcy, tak? No w sumie to 30, tak? No w sumie to 30, no bo jeszcze opłaty za kredyt. A kredyt ma 2 miliony. Kredyt jest 2 miliony, co daje nam 6 tysięcy odsetek. No ale to... No. Nic nie mówię, czy będą nowe serie. Na pewno nowe serie będą. W marcu coś ruszymy. Coś mi się tak zdaje, że chyba w marcu coś sobie ruszymy.
Tylko nie wiem, co z tą serią. No. Bo mamy plan na serię z Mike'em. We dwóch, ale to nie wiem, czy ona się uda. Dlatego nic nie mówię. Bo powiem, że będzie seria i będzie ona głupka, a tak naprawdę nie będzie jej. Może tak wyjść. Dlatego nic nie mówię. O, miała niby być, ale to wszystko zależy od tego, czy... Nie wiem, co dlaczego zależy, nie wiem. Dobra, 11 minut jest, także trzeba iść robić próby grabowe, bo trzeba. No i dobra, zaorane. Ten niech tu stoi, a my sobie opalimy tego marynarza. Tu do rogu sobie dobierzemy tutaj, ładnie. Nawet chyba 65 lekko sięgnie. No, mówiłem, że lekko 65 sięgnie. Dobra, i tutaj jedziemy z kolejną próbą. No to jest ciekawa robota, te próbki. Nasze trochę inaczej to na serii wychodzi. Znaczy na serii. Nasze to dużo ciekawiej się ogląda, bo jest więcej roboty, tak? Najmy ten mod mi się bardzo podoba. No i to jedna próbka jeszcze będzie pobrana. Dobrze, że poddajcie mapy mi ten cały las tutaj nie wróci, co był. No to by była masakra, jakby las cały wrócił. Próbki gleby 5, dobrze. Jedziemy na pole numer 19. Jakby tą próbę zrobić? O, tak zrobimy. Także gitara. Dobra, i tutaj jeszcze zrobimy sobie próbę. Mały żyć będzie na polu, ale to... Właśnie mały tam skrawek będzie nie zbadany, ale to tam... Walić to... Tam na... A nie, nawet nie widać tego na minowę. Nawet nie widać tego. A jak nie widać, to jest dobrze. No i dobra. I teraz jak to badać tutaj? Chyba tak, o. Przynajmniej 74 od razu zbadamy sobie. Dobra, także fajna robota te próbki. To nie, no ja... Nie mówię, że jest zła robota, bo fajna robota to jest. Mi się... Tylko jak jest po prostu, jakby wam to powiedzieć. O, na kolonii teraz ja mogę wziąć, bo to są małe pola, tak? Czyli to tam dwie próby na pole. Dwie próby na pole robię i praktycznie mam... No, robię dwie próby i mam całe pole zrobione, tak? Ale chodzi o to, że jak jest na przykład na Osinie, to pola numer 72... Nie chciałoby mi się tego badać, nie chciałoby mi się tego badać, za cholerę. No tam by trochę zaszło, zanim te próby by się zbadało. Ale ogólnie tam na Osinie to są duże pola już. Że tam to nie tylko chodzi, że 47 to duże. Tam każde pole moje jest duże. A jeszcze to, co poza mapą zrobiłem, to już w ogóle jest duże też. Także na Osinie nie będzie tego precyzyjnego rolnictwa. Na Felsbrunie mam dodane, także mam. A to na Felsbrunie, że jest dodane, to o tym wiecie przecież.
No i ostatnia próba tam będzie na środku i koniec, i wysyłamy do laboratorium. Prób glebowych zrobiliśmy 15. No kiedyś była za 1000 prób, a teraz za 50. Znaczy za 1000, za 100 była, a teraz za 50. Czyli powinniśmy wydać jakieś 750 zł. No i dobra, i Y. Teraz próbki trafią do analizy, dobrze. Mam 15 minut, no to jedziemy jeszcze wapnować. Bo pH trzeba podnosić. Pamiętajcie. A sobie miniaturkę jakąś po odcinku zrobię. A bo wiecie co, nie chcę się jechać. To się. Po prostu tepniemy, tak? O właśnie, przy okazji zobaczymy, czy 60 ma ten dźwięku. Czy nie. O. A nie, myślałem, że. O, przy okazji co naprawimy? Ustaw. Wzór to nie. Czyli wielki manual, konfiguracja silnika to nie. Nie, nie ma. Nie, 60. Dobra, jeszcze nie zbadali, widzę. Bo by wyskoczyło mu nic. Dobra, i kupujemy worki typu Big. O! No, 750 próbki glebowe, dobrze mówię. Worek z wapnem. Raz. Dwa. Trzy. 6 ton. Ja zawsze, ja jak wapnowałem po odcinkę, to brałem 6 ton i sobie na RCW rzucałem. Teraz sobie też tak zrobię. Że po prostu jak będę się wapno wysiewać, to będzie mi i z worku pobierać, tak? Tego worka nie wiem jak spalić. Może nie spadnie. I tak sobie jeździłem, tylko że ja to wtedy 16 woziłem. Szóstką sobie woziłem. Sobie GPS-a ustawimy. Bo wapno to wieta, to mały ma rozrzut. O właśnie, jak to wygląda. pH. No dobrze, dobre pH jest nawet. 6,25 dominuje. A zobaczymy sobie jeszcze. Ja pindole. Jak to słabo wygląda, sam ił pylasty. I tu jest trochę ił zwykłego. To powiem wam, że tu będzie ciekawie. O, tutaj tak jak idzie ta kreska tutaj. No i dobra, i lecimy. Z tym wapnem. Podnosimy dodatki 7, tak, do 7. No, plus 0,625, no, czyli. No i plus w nawiasie 7, w nawiasie jest napisane 7, że do takiej dawki podnosimy, tak? W sensie dodawki, do takiej wartości pH, o. To chyba w poprzek będę zakopał. Wapnowo. To na TRCW jest najlepszy pomysł, żeby tak wrzucić sobie worek wapna. Znaczy no worek. No worek, a nie 3. Tylko, że 60 trochę przysłabawa jest do tego. No bo jednak trochę obciążenia jest na tym RCW. Tu jest 4. Ponad 4 tony jeszcze na górze stoi, no to ta. Nie ma co się dziwić, że jest obciążona 60. Ale to wszystko będę musiał zwapnować, te moje pola. 55 już jest zwapnowane, także spokojnie. O, tak na tym korku ładnie wygląda, jak wapno rośnie. W sensie wapno rośnie, pH rośnie. No jeszcze dwa przejazdy i będzie pole zwapnowane.
Także elegancja Francja. Ciekawe, z którego worku zasysa. Którego worka. 64 to sobie płacinkę złapnuje. A ja se przejadę tutaj. I tak se będę łapnął to. Najważniejsze jest to, żeby te worki nie spadły, nie? Szóstką lepiej szło łapnować, tak? No bo jest po prostu mocniejsza i to 100 koni więcej, nie? Także ona ta praktycznie tego RCW nie czuła. A może jakiś... O! Może jakaś wymiana RCW będzie? Którą przeznaczyć trzeba coś mam, żeby wymienić. Rozrzutnikiem rozrzucę zawsze właśnie. A ten może wszystko brać. Tylko, że z RCW na rozrzutnik to w sumie to jest bez sensu. Na tamten pierwszy. Na ten o. No bo to jest pojemność 3,5 tony, tak? Rozrzutnik. Tak, 3,5. No to 500 kg tylko bym miał więcej. Jak rozrzutnik, to bym brał tego. 10500 pojemności, 9 metrów, także elegancko by szło. Tu jest 300 kg, plus to na 400. No, czyli niecały worek jest. No i dobra, i lecimy. 22 minuty odcinka. Elegancja Francja. No, zaraz jeden worek zniknie na tym polu, także elegancko. I że potem już będzie tylko lżej. Tylko lżej będzie. Bo będzie tylko jeden worek, tak? I 60 już nie będzie tak dostawać po garach. Co przyjedziemy ten narożnik rozrzucić. Ten taki klin. No to do 7 raczej nie podnosi chyba. To jest najgorsze, że jak walnę drzewo, to ten worek leci za mną. W sensie ja stoję, a worek leci dalej, o to chodzi. Ale spokojnie, to się da. Ara będzie jakiś worek pusty, to albo spadnie sobie, o. No, a trochę lepsza opcja, żeby sobie spadł tam ten worek, a na jednym sobie jeździć. No i elegancko. Włączamy wapniarkę i lecimy. Tu na prosto na końcu sobie zrobię. Chyba sobie te kliny pierw muszę wyrobić. Tak sobie to wyrobię, te takie łuki. No wtedy już będzie szło. O, tu szczebelka została, nawet nie zauważyłem jej. A to akurat będzie do świń. Czyli może być, bo do świń będzie. O, tam do świń się wrzuci. I będę przy okazji sobie świnie jadły. W sensie jadły, no będą miały ścielenie od razu, tak? Dobra, ale bez mijaków rzucaj, żeby, bo potem jak są mijaki, nie ma mijaki, jak są mijaki, to wtedy jest ciężko to dorzucić na automatycznej dawce. Ale na manualnej się da. Na manualnej się da dorzucić, także spokojnie. Oj, teraz właśnie muszę manualną włączyć na chwilę. Salam alejkum. No i dobra. Wyłączamy i włączamy automata i lecimy.
A na pół wapniarki się przejedziemy. O, akurat równo wyszło mi z tym. Ale z tym bogiem. Tu powinno mi wyłączyć, czemu nie wyłączyło? O, właśnie wyłączył. Dobrze. O, świn muszę sobie poprzeć, jak zrobić na dwa razy. Żeby było na czym zawracać. To też będzie później ułatwienie dla mnie, tak? Nie będą się aż pod sam płot wtedy podjeżdżać. No i dobra. I lecimy dalej. Będzie rolnicą precyzyjnej jest kozackie, bo mi się to podoba po prostu, tak? Jest ta różnica plonów. Jak jest dobra ziemia, to może nawet i 125% dać plonu, także to jest wyżka. No a tutaj na moich to raczej jest trochę obniżenie. To jest trochę obniżony plon, ale... Wiadomo, tak? To robi ziemia, a nie po prostu ile dasz, tak? Bo oryginalny farm to mi się trochę znudził, w sensie bez tego modu. No bo to praktycznie to wie ta, jak to jest. Bo na zwykłym farmingu to jest tak, bez tego modu, że jak rzucisz nawóz, to praktycznie to ma 100% nawożenia. I w sumie na całej mapie tyle samo daje. Tyle samo daje, nie ma takiej różnicy, że... O, zniknął worek. Dobrze. Nie ma takiej różnicy po prostu, że ten, nie? Że w jednym miejscu po prostu gdzieś na górce daje więcej, czy tam mniej. Tylko jednakowo daje. A jednak na tym modzie to jest... Jest to zróżnicowane i to mi się podoba. Dobra, wapno pH podnosi na 7, tak? Nie, tu w rogu, no tu 6,75, bo było trochę gorsze. Ale tutaj na 7 sobie podnosi resztę. Tutaj pole później sobie zwapnuje. Także ogarniania trochę na kolejny odcinek będę miał. Będę musiał to zwapnować wszystko. Wszystkie moje pola będę musiał zwapnować do końca. I trochę mi to zajdzie. I będę musiał coś poszukać na większego. Chyba, żeby faktycznie kupił ten rozrzutnik. 28 tysięcy. A jaką ma konfigurację? Nie ma żadnej, także no. Albo tu nie ma tego, bo tak. 10 ton, czyli już by trochę duże pojedzie, tak? No i bym miał przekazać do obornika, którego mam całe, no, 1600 litrów. Wiadrem muszę ziemniaków dorzucić, ale to... O, może jeszcze na odcinku nawet zrobimy. O, albo tu kukurydza leży. Idę ziemniaków dorzucić. Złapało ziemniaki? Coś tam złapało. No i dobra, idziemy dorzucić. No, oczywiście ja po tym dniu sobie skipnę. Czas. Sobie skipnę do następnego dnia, tak? Jak będę wapnował. Muszę zobaczyć ceny, czy wzrosną. Bo fajnie by było jakby ten, nie? Jakby była cena owsa. Bo tylko owiec mam w sumie na zarobek, bo tak resztę to mam dla świń. No i tą tonę 400 rzepaku mam dla świń. 6 ton jęczmienia mam dla świń. No i to jest praktycznie wszystko. I tutaj trochę kukurydzy leży. Nawet nie minę. Ale coś tam leży. Jeszcze trochę pszenicy leży nawet. Ale to... Na spokojnie. Wiaderkę sobie będziemy uzupełniać. Po 200 litrów. Nie mam tura, także no, muszę sobie wiaderkę nosić. Ale na spokojnie, to tam parę wiaderek jest zasypane. Pszenica, jęczmień trzeba będzie dosypać. No a tam dwa wiadra i będzie pełno.
A ile mam świń? 6. No, za 19 godzin będzie kolejna świnia, czyli będzie kozak. Bo będzie już większy stado. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, także dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się, cieplutko, cześć. A my się widzimy w kolejnym odcinku z Kolonii. Myślę, że za tydzień sobie się zobaczymy. Za tydzień się zobaczymy, także na razie, trzymajcie się, cześć.